Rada Gminy Michałów musi rozstrzygnąć potężny problem. Albo długi finansowe, albo reorganizacja gminnego szkolnictwa. Ale nim omówię najważniejsze aspekty listopadowej sesji Rady Gminy, porozmawiam z wójtem gminy Michałów, Mirosławem Walaskiem, na temat wymuszonego remontu budynku gminy oraz najważniejszych działaniach, jakie wójt podejmuje w gminie. Dzień dobry. Dzisiaj zastałem w pana gabinecie pracujących ludzi. Co się stało? Była awaria 2 miesiące temu. Pękł przewód od wody na piętrze w łazience i zalało część góry, mój gabinet, sekretariat, korytarz. Nieszczęście. No jest okazja do remontu. Czy budynek był ubezpieczony? Tak. No to tyle, dobrze. Panie wójcie, dzisiaj przed nami sesja Rady Gminy. Pan jako strażnik budżetu musi pilnować pieniędzy mieszkańców gminy. Dzisiaj ważkie tematy, problemy ze szkołami, jak ze strony budżetu, jak ze strony zarządzającego widzi pan ten problem. Jak sądzi pan, jakie będą postępowania podczas sesji? Problem jest ogromny, bo mamy niż demograficzny. W mojej ocenie dzieci na terenie gminy mamy na niespełna 2 szkoły. A szkół jest 4. Szkół jest 4. Oczywiście przykro jest cokolwiek reorganizować, ale sytuacja jest napięta i oczywiście zgodnie z artykułem 29 punkt 1 Prawo Oświatowe decyzja należy do Rady Gminy w Michałowie, która opiniowała te tematy na posiedzeniach komisji, a dzisiaj będzie jedno z wielu posiedzeń sesji, na których ten temat wraca. Oddziaływanie społeczeństwa jest w tej materii ogromne. Społeczeństwo oczekuje, że problem zostanie zostawiony jak było, czyli po staremu 4 szkoły. Czy pana zdaniem z racji budżetu jest to możliwe? Raczej nie. Powiedziałem, decyzja należy do Rady Gminy, ale jeśli problem nie zostanie przez Radę rozwiązany, bo ja nie znam wyniku głosowania przed sesją, no to wiąże się to z tym, że trzeba zaciągać kredyty i pogrążać gminę w dość trudnej sytuacji finansowej. Czy konieczne jest zatem zamknięcie którejś ze szkół, czy ewentualnie reorganizacja, zmiany organizacyjne szkół na zasadzie część młodzieży w jednej szkole, większość dorosła już, dojrzała, nazwijmy to, w innej szkole. Czy takie rozwiązania też Rada będzie brała pod uwagę? Tak myślę. Rada już wiele razy podchodziła do tego tematu i były dyskusje na ten temat. O zamknięciu szkół to po prostu ja jako wójt nie chcę słyszeć, bo szkoła to nie jest tylko szkoła, ale to jest miejsce kultury, spotkań dla mieszkańców, niekoniecznie tylko i wyłącznie uczniów. Także tu nikt nigdy nie mówił o zamykaniu szkół. Wczoraj byliśmy na spotkaniu Rady Powiatu. Tam zadawał pan pytania o odcinki dróg dotyczących gminy Michałów. Może powtórzymy, o jakie odcinki chodziły? Chodzi o odcinek Zagajów poprzez miejscowość Góry, bo tam 2 odcinki, aż do drogi numer 766, do drogi wojewódzkiej na Bujnówce i od Tura Piaski w kierunku Zawala Niegosławskiego. Konkretnej odpowiedzi nie otrzymałem. Wróćmy jeszcze na sekundę do biogazowni nieszczęsnej. Na dzisiaj, jakie ustalenia najświeższe, panie wójcie? Najświeższe jest przyjęte przez Radę Gminy wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organizacja ruchu na drogach dojazdowych do tej działki już jest zrobiona i kontraport, który jest również w opracowaniu przez firmę. Może wyjaśnimy. Nie chcę powiedzieć nazwy. Co to oznacza kontraport? Kontraport to znaczy, że wyłapać te rzeczy, które w raporcie są niezgodne
z prawem i niezgodne z jakąkolwiek logiką. Czyli rozumiem, że przy przygotowaniu inwestycji taki raport był wymagany, tak? Natomiast ze strony gminy taki raport też może być szczegółowo sprawdzony, tak? Tak. Dziękuję uprzejmie i życzę owocnych obrad na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. W trakcie obrad sesji Rady Gminy w Michałowie poruszono wiele problemów oraz rozpatrzono projekty uchwał, m.in. w sprawie zamiaru przekształcenia placówek oświatowych w Michałowie i Mychadłowie, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Michałów na lata 2019-2022, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego leśnego w drodze inkasa. Bardzo dużo też było tutaj elementów dotyczących zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wydaje mi się, że największym i najbardziej kontrowersyjnym elementem to była dyskusja nad projektem uchwały przekształcenia placówek oświatowych w Michałowie i Węchadłowie, tak aby w Węchadłowie pozostały tylko klasy 1-3, pozostałe dojeżdżałyby 10 km do Michałowa. I tu dał się zauważyć podział wśród Rady na tych, którzy ciągnęli kołdrę w stronę swojego regionu, do Węchadłowa, w kierunku Sędowic, ale tu przecież nie o to chodzi, tu trzeba myśleć po gospodarstwu, o całości gminy. W tej materii wypowiadali się rodzice, jak również kierownik placówki w Węchadłowie. Oczywiście tutaj były wyciągane najbliższe argumenty, więc odległość i że działania wszystkie powinny być przyjazne dziecku. Kierujący placówką w Węchadłowie, przyjazna szkoła jest wtedy, gdy uczeń ją po prostu widzi. Mamy szkołę kilkaset metrów od domu do szkoły, która jest 10 km dalej. To Państwo chcą zrobić dla dobra dziecka. Różnie rozumiemy dobro dziecka. Tutaj są rodzice, rodzice wiedzą, co dla nich dzieci jest najlepsze. Ci rodzice nie przyszli tutaj z transparentami, nie krzyczą, nikomu nie grożą, nie ugryzają. Powiedzą, jak w takiej sytuacji się zachować. Chcemy zwrócić uwagę na to, że to, co się działo do tej pory, wcale nam się nie podoba i my się nie będziemy zachowywać w ten sposób. Dobro dziecka na pierwszym miejscu. Dla dobra dziecka dzieci będą jeździć 10 km do szkoły, jak widzą szkołę z okna swojego domu. Dzisiaj ją widzą, za 10, 15, 20 miesięcy będą widzieć budynek, ale to już nie będzie szkoła. Drugi aspekt finansowy. No, to prawda, no, wszystkie szkoły mają deficyt. Ale abstrahując od subwencji... No niestety jest to ważny argument, ale są inne, dużo większe. Otóż okazuje się, że szkoła w Węchadłowie ma zaledwie 48 uczniów. Koszt prowadzenia szkoły w 2019 roku na minusie minus 460 360 zł. W innych szkołach gminy wcale nie jest lepiej, bo góry to koszt minus 239 tysięcy w budżecie. Szkoła podstawowa w Sędowicach minus 251, a sam nieszczęsny Węchadłów, tak jak wspominałem, minus 460 tysięcy. To łącznie obciąża w tym okresie badanym na 714,5 tysiąca budżet gminy. Nikt nie jest w stanie tego udźwignąć. Decyzja Rady mogła być tylko jedna. Głosami 9 za, przeciwko 4 podjęto uchwałę o zmianie organizacyjnej szkoły w Węchadłowie i w Michałowie. Szczegółowe omówienie zasad tej uchwały przedstawi za chwilę przewodnicząca Komisji Zdrowia i Oświaty. Ale nie łudźmy się, sytuacja szkoły w Sędowicach i w górach wcale nie jest wesoła i odłożenie tego problemu wobec protestów mieszkańców
do lutego nic w budżecie nie zmieni. Tu istnieje potrzeba, aby Rada Gminy szukała innych rozwiązań, a gotowe propozycje przedstawiła odpowiednim rejonom gminy do zaakceptowania. Są, na pewno są inne rozwiązania. Utrzymanie ogromnych budynków szkolnych w tej sytuacji mija się z celem. Musi zostać tu podjęta jakaś decyzja, bądź zamiany, bądź częściowego zagospodarowania budynków do innych celów. Ale to decyzje już na przyszłość. Bardzo się cieszę, że spotkanie mieszkańców na sesji Rady Gminy odbyło się spokojnie, rzeczowo i najważniejsze były argumenty.